Kochani bracia i siostry, nie tak dawno w Boże Narodzenie słyszeliśmy słowo pełnej nadziei. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Ta światłość to Jezus Chrystus, który przyszedł na świat. I rzeczywiście przez dzieło, które dokonał, przez śmierć, zmartwychwstanie, rzucił światło przez Ewangelię na wszystkie wydarzenia, wszystkie pokolenia, na życie Twoje. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. Również dzisiaj mówi do nas te słowa, które wypowiedział do apostołów, kiedy ukazał, jakie są ich zadania do swoich najbliższych uczniów. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. Kochani, zarówno światło, jak i sól są bardzo potrzebne w życiu. Mają jednak rolę służebną, użyteczną. Światło jest niepotrzebne, kiedy w pomieszczeniu nie ma ludzi, kiedy nie ma żywych organizmów. Światło jest potrzebne dla nas. Bardzo potrzebujemy światła. Od samego początku życia do końca szukamy tego światła. Przede wszystkim szukamy Jezusa Chrystusa, który jest światłem świata. Ale również poprzez chrzest święty i poprzez bierzmowanie Pan Jezus daje nam takie niezwykłe namaszczenie. Bądź solą ziemi, bądź światłem dla tego świata. Podobnie jak apostołowie, my również jesteśmy uczniami Jezusa. I do nas dzisiaj wygłasza te słowa. Ty jesteś solą ziemi. To właśnie zadanie, które daje nam Jezus, objawia ten rok liturgiczny, który jest przeżywamy pod hasłem idźcie i głoście Ewangelię całemu światu. Głoście, idźcie. Idźcie, to znaczy z czym mam iść? Ze światłem, iść ze światłem do tego ludu, który kroczy ciągle w ciemności. Naród kroczący w ciemności. Ciągle tak wiele ciemności w życiu naszym, osobistym, społecznym, również i narodowym, w świecie, tak wiele ciemności, zła. Potrzeba światła, potrzeba nadziei, iskierki nadziei, że może być inaczej. Ty jesteś solą. Sól nadaje smak. Bez niej potrawa jest mdła, nieużyteczna. Soli potrzeba wprawdzie niewiele, szczyptę zaledwie, żeby nadać smak jedzeniu. Chrześcijan jest też niewielu, a tych bardzo zaangażowanych, tych naprawdę, którzy biorą Słowo Boże do swojego serca i żyją nim, jest naprawdę niewiele. Ale oni są koniecznie potrzebni, żeby ten świat miał smak, żeby to życie miało smak, żeby również ten świat nie został zniszczony przez zło, żeby nie uległ zgniliźnie, bo sól również zaprawia pożywienie, żeby się nie zepsuło. Tak również chrześcijanin jest powołany do tego, żeby w tym świecie być tą solą dla świata. Prawdziwi uczniowie Jezusa są solą ziemi. Jest ich mało, jednak mają przeogromny wpływ. Mała trzutka, tak nazywa ich Pan Jezus, przenika cały świat. Ludzie święci to ci, którzy są przy Jezusie, którzy słuchają Jego słowa i mają tak wiele światła w swoim życiu przez to, że odbijają światło Jezusa, przyjmują to światło i z tym światłem idą w życie. Tak jak księżyc, który odbija światło słońca i nieraz nam oświeca drogi życia w nocy, w ciemną noc, chociaż sam nie jest światłem, jest tylko prochem. Nikt nie stwierdził życia
na księżycu, a jednak świeci, świeci blaskiem słońca. Taki chrześcijanin jest do tego powołany, abyśmy również oświecali drogi innym ludziom w tym świecie, ukazywali to światło, żebyśmy również zasalali ten świat swoją gorliwością, swoją miłością. Życie tak naprawdę toczy się nie w gabinetach, w bankach, ale życie toczy się w pokornym sercu człowieka oddanego, ufającego Bogu, tego, który zaufał Bogu. Dlaczego nas, chrześcijan, prześladuje świat? Dlaczego jest tyle prześladowań? Bo chrześcijanin jest solą w oku dla świata. Jest często prześladowany, odrzucony, usunięty na margines życia. Pan Jezus to zresztą zapowiedział. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mnie prześladowali i was prześladować będą. Jednak włos z głowy nie spadnie wam bez mojej wiedzy. Ufajcie, ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Ufajcie, ja zwyciężyłem śmierć. Sól, gdy dostanie się do oka, powoduje dyskomfort, ból. I chrześcijanin, który żyje postawą Jezusa, również jest takim dyskomfortem dla człowieka żyjącego w świecie. Jest jego wyrzutem sumienia. Dla tego, który żyje jak egoista, który nie liczy się z Bogiem, jego Bogiem jest brzuch, pieniądz, ciało, chrześcijanin żyje inną formą życia. Nie żyje dla siebie, żyje dla Boga. Dlatego jest taką solą w oku dla świata. Dlatego jest tak krytykowany i prześladowany. Jednym z grzechów uczniów, uczennic Jezusa jest grzech spokojnego życia, świętego spokoju, odrzucenia wymagań Ewangelii, krzyża w swoim życiu. Kto idzie za mną, a nie bierze swego krzyża, nie jest mnie godzien. Ulegamy wygodzie, kompromisom, fałszywemu zadowoleniu czy złudnemu spokojowi. Jest to życie chrześcijańskie bez soli, bez smaku. Niczego nie mówi. Nikomu nie przyniesie światła na rozwiązanie jego problemów, nieraz bardzo trudnych. Jeżeli wchodzimy w jakieś kalkulacje, w układy ludzkie, jeżeli słuchamy bardziej człowieka albo z siebie niż Boga, nie będziemy dla świata ani solą, ani światłem. Tymczasem chrześcijanin ma być solą. Sól, jeśli smak utraci, na nic się nie przyda, mówi mistrz, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Kiedy tak się dzieje? Kiedy człowiek traci, chrześcijanin traci smak soli? Jeżeli straci miłość do oblubieńca, jeżeli nie modli się do niego, jeżeli żyje tak, jakby Boga nie było, jeżeli jest chrześcijaninem tylko z metryki, to na pewno nie wypełni swojego posłannictwa i zadania, które Jezus mówi na górze. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. Mamy być światłem dla świata. Ale cóż, możemy sami z siebie. To Ty jesteś światłem świata, Jezu, zmartwychwstały Panie. Ty oświecasz drogi każdego z nas. A więc najpierw musimy zaczerpnąć tego światła od Ciebie. To promienie miłosierdzia, które wyszły z Twojego serca, one ukazują nam również światło i rozświetlają wszelkie trudności życiowe, wszelkie problemy, jakiekolwiek człowiek przeżywa, również cierpienia, krzyż i śmierć. To właśnie Chrystus zmartwychwstały. Ja zwyciężyłem śmierć. Ufajcie. Potrzebujemy, kochani, tego światła, obecności Bożej w życiu, Jego bezgranicznej miłości. Potrzebujemy prawdy Bożej, która stanie się pochodnią na naszej ścieżce życia. Wiele razy w codzienności usiłują nas opanować różne duchowe ciemności. Przychodzą burze w życiu osobistym, rodzinnym, choroby, cierpienia, samotność. Często jesteśmy w takim labiryncie zła i ciemności. Tyle w nas ciemności.
i wokół nas. A Pan Jezus daje nam zadanie: wy jesteście światłem świata. Jak to uczynić? Jak wypełnić to Słowo Boże? To zadanie, które Jezus nam daje. Chrześcijanin, kochani, chrześcijanin jest człowiekiem światła. Ojciec Święty mówi takie adhortacje o życiu zakonnym, które można również dostosować do życia każdego człowieka, bo w jakiś sposób my też przez chrzest jesteśmy konsekrowani, że życie chrześcijanina to jest przejście od światła do światła, od światła przemienienia do światła zmartwychwstania, ale jest to zawsze wejście w tajemnicę krzyża, tak zwany egzodus, przejście od światła do światła. Przed nami światełko małe, kiedy poznaliśmy Jezusa, może na katechezie, może również w czasie bierzmowania, te światełka malutkie gdzieś gasną w tunelu naszego życia, kiedy się odwrócimy, ale przed nami potężne światło zmartwychwstania. Ono nas prowadzi, ono nas nigdy nie może mylić. Idziemy w stronę tego światła, bo Jezus Chrystus śmierć zwyciężył. A Ojciec Święty mówi, że nie da się jednak przejść od światła do światła bez krzyża. Przechodzimy w tajemnicę krzyża. I drugie czytanie, kochani, ukazuje nam świętego Pawła, który jest piewcą krzyża Chrystusowego. Jezus wyrwał go z otchłani ciemności, nienawiści, zła. Mówią o tym dzieje apostolskie. Szaweł dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. Gdy udawał się do Damaszku w celu prześladowania chrześcijan, jakaś światłość powaliła go na ziemię. Kto jesteś? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Jezus zmartwychwstały stanął na jego drodze, na drodze tego, który miał tyle sposobów, żeby prześladować, karcić, zabijać chrześcijan. Żył w takiej ogromnej ciemności, w amoku całkowitym. Od tego światła, które spotkał pod Damaszkiem, na jakiś czas stracił wzrok. Inni go poprowadzili. Kiedy odzyskał ten wzrok, kiedy dowiedział się, kim jest ten, który stanął przed nim, jego życie stało się życiem oddanym całkowicie Jemu. Dla mnie żyć to Chrystus. Wy jesteście światłem świata. I to światło apostoł narodów zanosił w różnych podróżach apostolskich po całym świecie ówczesnym. Zanosił imię Jezusa, często w prześladowaniach, jako rozbitek na morzu, siekany różnymi rózgami, prześladowany, w wielkim cierpieniu, w krzyżu, ale chlubił się, że może to znieść dla imienia Jezus. Dzisiaj nam mówi w drugim czytaniu: postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Stanąłem przed wami w słabości i bojaźni. Tylko Chrystusa ukrzyżowanego, bo tam właśnie na krzyżu, tam gdzie była największa ciemność i największy bezsens, kiedy Jezus umierał, Jezus objawił największy sens życia dla nas wszystkich. Dlatego Matka Boża przyniosła tą światłość na górę La Salette, kiedy cała była w świetle, ale źródłem tego światła był Jezus, którego miała na piersi. Jezus, który zmartwychwstały, mówi do nas: potrzeba Tobie światła, potrzeba Tobie tej mądrości, żebyś nie żył w ciemnościach, potrzeba Tobie miłości. Chociaż tej iskierki nadziei, że Twoje życie również może się zmienić, tak jak się odmieniło życie świętego Pawła, który był nazwany wcześniej Szawłem, prześladowcy chrześcijan. Życie każdego Pan Bóg może wyrwać z największych ciemności. Takim światłem dla ludzi żyjących w ciemnościach mroku komunizmu był sługa Boży Franciszek Blachnicki. On również był w ogromnych ciemnościach, przeżył wielki kryzys wiary, nawet odszedł od Boga. Jako 20-letni młodzieniec stracił wiarę, w więzieniu w Katowicach czekał na wykonanie wyroku śmierci za działalność konspiracyjną, pilnowany przez gestapowców. Co dwa tygodnie przyjeżdżał kat i odczytywał kolejne nazwiska skazańców. On tak mówi, a te jego akta jakby ktoś odkładał pod samo dno tych akt. Było takie prawo pruskie, które mówiło, że jeżeli
w 99 dni wyrok nie zostanie wykonany, będzie, jest ułaskawienie. I tak się stało w życiu błogosławionego, jeszcze nie błogosławionego sługi Boży, Bożego Franciszka Blachnickiego. On sam wyznał, że w pewnym momencie, siedząc w tej celi śmierci, można powiedzieć, w tym ciemnościach ogromnych, w kącie, taki zrezygnowany, zdesperowany, ujrzał nagle światłość. Od razu rozpoznał to światło, tak jakby ktoś przekręcił kontakt elektryczny. Ujrzałem to światło i tak sam mówi w wyznaniu, stałem i mówię, wierzę, Jezus, Jezu, wierzę. Jezus Chrystus już przyszedł do niego, żeby go wyrwać z tych ciemności. Potrzebował tego człowieka jak narzędzie, tak jak i świętego Pawła, którego też nazywa, będzie narzędziem, zaniesie imię moje do pogan i do królów, do wielkich tego świata i do małych. Tak również sługa Boży Franciszek Blachnicki w tym czasach komunizmu, ciemności, był światem dla młodzieży, która kształtowała się w tym ruchu światło i życie, które, oazowym ruchu, który on stworzył. Przez wiele, wiele lat tysiące młodych ludzi dojrzewało do głębokiej wiary, żeby zasalać ten świat, żeby stać się solą i światłem. W naszym domu obecnie jest już kolejna seria rekolekcji oazowych domowego kościoła. To właśnie ten sam ruch Franciszka Blachnickiego. 80 osób. Już była jedna seria, jeszcze będzie następna. Przyjeżdżają ludzie, chcą kształtować swoje serce w świetle Słowa Bożego, bo chcą być światłem, chcą wypełnić to zadanie, które Pan Jezus daje. Ty jesteś światłem świata. Ty jesteś solą. Jest tylko jedno światło, prawdziwe światło, to jest Jezus Chrystus, zmartwychwstały. On chce również, abyśmy przychodzili po to światło, tak jak przyszliśmy ze światłem, z gromnicami, żeby rozpalić światło swojego serca w czasie ofiarowania Jezusa w tym tygodniu, który minął. To światełko, które potrzebujemy w każdej chwili, od samego początku życia, od chrztu, aż po grób, aż po śmierć, kiedy umierającemu również wkładają gromnicę, żeby nie umierał w ciemności, żeby wiedział, że spotka Chrystusa Zmartwychwstałego, żeby miał nadzieję. Tak i my potrzebujemy tej nadziei, potrzebujemy tego zawierzenia. I ty również, bracie i siostro, przychodzisz na Eucharystię, żeby słuchać Bożego Słowa, żeby rozpalić sobie ten zapał, zapał misyjny. Idź i głoś. Jezus żyje. Tam, gdzie ludzie stracili nadzieję, gdzie są w rozpaczy, tak bardzo potrzeba twojego dobrego słowa. Ty masz być dzisiaj misjonarzem dla swojego dziecka, dla swojej żony, dla swojego środowiska. Ty objawiaj światu. Jezus żyje, zmartwychwstały Pan jest z nami. Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W jaki sposób ja rozpalam ten świat? W jaki sposób zakwitło moje życie Bożym życiem? Czy jestem solą dla swojego środowiska?